może być albo dobra, albo bardzo dobra. Dzisiaj trafiła nam się pogoda jedynie dobra. Przejechaliśmy to przez pierwsze pół godziny, siedzieliśmy w samochodzie, bo lało i była burza. Na szczęście troszeczkę zalżało. Już udało nam się w luce pomiędzy deszczem zajść na ambonę. No, widzieliśmy już dwie sarny i dwa albo trzy koźlaki, ale uciekły do lasu. Raczej nas nie zobaczyły ani nie zwietrzyły, bo wiatr mamy dobry, ale poszły do lasu. Miejmy nadzieję, że po mężusia albo tatusia, który zaraz nam tutaj wyjdzie. No, dzisiaj ciężko będzie zgrać jakiś fajny materiał, bo no jednak pada i cały sprzęt by zamógł od razu. Ale na szczęście mamy cztery wyjścia na rogacza, więc powinno się coś dobrać. Niestety jak na złość, pogoda nas dzisiaj bardzo nie rozpieszcza i właśnie się cała burza wraca. Pada znowu coraz mocniej, więc nasze plany wzięły w łeb i siedzimy dalej na ambonie. Zobaczymy, może jeszcze przestanie uda nam się wybrać na spacer, a jak nie, to będziemy pilnować tej ambony. Niestety z doświadczenia wiem, że rogacze nie lubią wychodzić w deszcz, wolą właśnie poczekać, aż padać przestanie i wtedy takie łąki piękne jak te, które właśnie teraz wam pokażę. Takie łąki jak to potrafią roić się od saren po deszczu, więc o, może się uda. Jak nie dzisiaj, to jutro. Albo w niedzielę rano. Niestety rogacz skoczył na jakieś 180 metrów i stanął tak, że idealnie na komorze ma trawkę, więc ciężko jest oddać czysty strzał. Czekam, czy może pojawi się jednak szansa na strzał, jednak pokaże nam komorę. Co właśnie się dzieje? Odległość już jest znaczna. Standardowa sytuacja tej porze roku. Rogacz zaczął ganiać za kozą i się stworzyła inna okazja. Idziemy, nagrywaj. No to rozpoczynamy już trzecie nasze wyjście na rogacza. Pierwsze dwa nie przyniosły żadnych rezultatów w postaci strzelonego rogacza. Pierwsze wyjście no, nie obfitowało w ogóle w sarnę, bo nie widzieliśmy żadnego rogacza. Widzieliśmy tylko trzy kozy i kilka koźlaków. Na drugim wyjściu porannym również mocno padało, bo oba pierwsze wyjścia to była ulewa. Ale na rannym wyjściu wypatrzyliśmy już rogacza, którego naprawdę chciałbym pozyskać. Jest to myłkus z jednym porostkiem wykształconym całkiem ładnie, z drugim albo właśnie coś się zaczęło dziać. A nieopodal nas nad jeziorem słyszymy krąkie stolat, więc nie wiem, czy się przyłączyć do śpiewu i spożyć wszystkie sarny, które nas otaczają, czy może jednak sam milknąć i w duszy życzyć Solincentowi, czy też tam jubilatowi wszystkiego najlepszego. Ale w każdym razie w naszej obecności sarny, jak widać, czują się bardzo bezpiecznie. Ta sobie mości leżonko. Druga pewnie zaraz do niej dołączy. Thank you.
odcinkiem dosyć dużo komentarzy pojawiało się, bardzo negatywnych, względem tego, że wszystkie nasze rogacze w kole łowieckim powiedziałem, że sprzedajemy myśliwym dewizowym. Nie jest do końca tak, później to wyjaśniłem, ale widać niektórych oburzyło właśnie to, że wszystkie są sprzedawane. U nas gospodarka w naszym kole łowieckim opiera się głównie na pozyskanych zwierzynie i właśnie na rogaczach sprzedawanych myśliwym dewizowym, oczywiście głównie z Danii, jak to w naszym regionie Polski jest. Ale co roku zostaje kilka, czasem kilkanaście rogaczy dla myśliwych rodzimych z naszego koła łowieckiego. Akurat struktura naszego koła to są myśliwi głównie wiekowi, albo młodzi myśliwi, którzy nie lubią bądź po prostu nie mają jeszcze selekcjonera i bardzo mało myśliwych poluje na rogacze. Wiele razy zdarzała się sytuacja, że tak zwani krzykacze, których chyba nikt nie lubi w swoim kole łowieckim, na walnym bardzo głośno odzywali się, jak to jest, że wszystkie rogacze, może pora zostawić dla nas trochę rogaczy. I zawsze w sierpniu na ruje były dawane w takich momentach rogacze. A później łowczy czy łowczowie z kilkoma myśliwymi pod koniec sezonu musieli jeździć i gonić ten plan, bo ci krzykacze nie kwapili się do tego, żeby na te rogacze polować. W związku z tym zarząd podjął decyzję o tym, że większość rogaczy jest sprzedawana, a dzięki temu mamy na szkody łowieckie i nie musimy organizować polowań zbiorowych, dewizowych. Wszystkie zbiorówki tak naprawdę zostają dla nas. Nasi myśliwi zdecydowanie wolą ten układ rzeczy, bo większość po prostu woli polować właśnie zbiorowo. I no, ja sobie sam nie wyobrażam sytuacji, żebyśmy musieli najlepsze mioty trzymać właśnie na dewizówki, jak to bywa w niektórych kołach. Jeździ się po kołach, gdzie pozyskanie mają naprawdę. W temat trzeba się dużo bardziej zagłębić, żeby zrozumieć, jak struktura danego koła wygląda, na co myśliwi się godzą, czego nie chcą. To wszystko jest sztuką kompromisu. To nie jest tak, że do koła wejdzie jeden, tak jak już wspomniałem, krzykacz, który będzie chciał zmienić całe koło, bo niestety tak to nie na tym to po prostu powinno polegać. Trzeba zawsze znaleźć kompromis pomiędzy młodością, młodą krwią, która chce wiele zmienić, a właśnie myśliwymi konserwatywnymi. Myślę, że póki co u nas w kole właśnie ten kompromis jest bardzo fajnie zachowywany. Dzięki temu właśnie, że sprzedajemy rogacze, jeszcze tylko dodam, również nie musimy sprzedawać byków, co no, nawet dla mnie osobiście jest dużo ważniejsze, dużo większym przeżyciem dla mnie jest strzelić byka na rykowisku niż rogacza, nawet na ruje. Oczywiście uwielbiam polowanie na rogacza, tak jak teraz mam okazję zapolować, mimo że teren nie obfituje w rogacze, tak jak obfitował 2 lata temu, ale może być to spowodowane wilkiem, czy też bardzo dużym zainteresowaniem plażą, która znajduje się nieopodal, i ujeżdżeniem kładów.
wczorajszym polowaniu sprawy potoczyły się nie do końca tak, jak chcieliśmy, bo no, co prawda schodziliśmy z ambony, spotkaliśmy tego rogacza w tym samym miejscu, w którym myślałem, że spotkamy. Szybka decyzja to ten rogacz, szybki strzał. No i tu się zaczęły schody, bo odległość była około 150 metrów, widoczność jeszcze była bardzo dobra. No niezwykłem spudłować na taką odległość, no ale jednak było to ryzyko, jak zawsze istnieje. No i szukaliśmy dobre pół godziny, może nawet dłużej rogacza. Zrobiło się już ciemno, rogacz poszedł w bagno i po prostu zrezygnowaliśmy już z dalszego szukania, bo już latarki powoli odmawiały posłuszeństwa odmówiła już kamera. Także zdecydowaliśmy się na powrót. Dzisiaj rano, o wschodzie słońca, szybko pakujemy się do auta, jedziemy znowu szukać. Już rezygnujemy z polowania, skupiamy się na szukaniu. Szukanie nie trwało dłużej niż 5 minut, bo pies od razu wszedł na trop rogacza. O dziwo nie puszczał dużo farby, no ale bardzo szybko go znaleźliśmy. Także udało mi się upolować pierwszego rogacza w tym roku. Teraz może wam go pokażę. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do zostawienia łapek w górę, a także subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych odcinków Polskiego Myśliwego. Dodam tylko, że następne materiały będą już kręcone również przy użyciu kamery noktowizyjnej, także mogą być zdecydowanie ciekawsze. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, a będę wam bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo i dasz bur!